Niklaus, pieron je pierogi. No, pierogi, a ja zjadłem pierożki. A nie, gyozę, kurde. Test gyozy. O, ja też to oglądałem, mnie to śmieszyło ta nazwa. Ale ja jadłem, i są bardzo dobre. One smakują jak... jadłeś, na pewno jadłeś. One smakują po prostu jak te... Saigonki, tylko że w ciastie pierogowym i tyle. Dobra. Szczerze powiedziawszy, słabo słyszę przez ten samolot. Gdzie skaczemy? Na Lipkową? Na Lipkową możemy! 3, 2, 1, go! Dobra. Boże, jak ja nienawidzę tego początku, ten samolot wyje jak cholera i później ten wiatr jak spadasz wyje tak no. Samo. Panie by jakby w kogoś piorun dupnął. Ty, a może wylądujmy na tych domach przed tą Lipkową, bo tam już widzę jakiegoś typa z Danii. Dobra. To tutaj są spoko. Dwa takie, znaczy dwa obok takich kolejnych czterech. Dobrze. Daj lecę na te cztery, znaczy na trzy i jakąś komórkę. A ja za wysoko otworzyłem sobie spadochron, więc trochę będę leciał w dół. W ogóle wczoraj właśnie zauważyłem, bo tak sobie grałem solo, że dobrą opcją chyba na solo jest polecić właśnie na takie domki. Tutaj rzadko kiedy kogoś spotykasz, możesz się łatwo dozbroić i tam później idziesz. Ja lecę na takie inne domki, żebyśmy... O, i samochód jest obok. Ej, no gościu tu wylądował. Dobra, gościu jest, kurde, tutaj będzie. Trzeba go porobić, Mateuszku. Jak tylko coś zbiorę, to już do ciebie pędzę. Mam maczetę. No to spoko. Ktoś zebrał. Po mnie też ktoś jest. Tego co słyszę. O, mamy SKS-a i pistolet. To nie jest najlepsza opcja. Dobra, zabijmy jednego. Już? Ale mnie wystraszył. No, chciał mnie zabić maczety, wiesz? A! Okej. Dobra, Mati, ja będę biegł do ciebie. Ja biorę auto. Okej. Deszcz. Masakra. Nie dla psa, Dawidek, kurde. Nie dla byle kogo. To ty podjechałeś koło mnie? Tak jest. Jeszcze wejdę gdzieś tu do budynku. Obok. Ten mały jest plądrowany, ten duży taki sam jak ja jestem, tylko obok jest nie przeszukany. Idę. To jest kamizelka, jak chcesz, ale jedynka, więc... Jakąś tam mam już jedynkę. Nie ma co się rzucać. Biorę moro. Amunicję. Shotguna. To jest dwururka. Ja muszę zobaczyć statystyki tej dwururki, czy ona ma faktycznie takie dużo lepsze. Tu jestem, ten pięciopociskowy. Zobaczę jakie ona ma. Moc, zasięg, skuteczny, jest słaby, stabilność. Tu tak duża różnica nie będzie. Silnik jak kosiarka, no trochę tak brzmi jakbyście jechali na takim skuterku, wiecie. No bugi takie jest, panie. To nie masz V6 5-litrowego. Mateusz, czy ty już oficjalnie przyznałeś się do samochodu, powiedz mi? Nie, ale biorąc pod uwagę, że powiedziałeś to, co powiedziałeś, to chyba już tak. No nie, no przecież na live'ie u siebie gadałeś. Weź nie, no wiem, kręcam cię. No. Idę na te domki na dole. A tyś miał robić, powiedz mi, bo tyś miał taki plan, ale tyś go porzucił, żeś miał coś z tym samochodem kręcić, nie? Tu coś jedzie. U was. No. Wiesz co, miałem, ale zjebała się pogoda. Aha. A no tak nie do końca
napierdalający śnieg pasował do mojego scenariusza. No, no, no. I w końcu tego nie zrobiłem. Dobra, ja wam multiple kupił, Mateusz. Kurwa, wstydził się powie. Utrzymujesz do Audi. Powiedzieć. No, coś tam o Audi gadał, ale nie wierzcie w to. Ech, Dawidek, Dawidek. Powiedzcie takiemu Dawidkowi coś i co? I od razu zdradzi sekrety. To ty ruszyłeś autem? Jadę do ciebie, no. Musimy mieć ten samochód, bo strefa będzie, więc wykorzystajmy ten czas. Kurwa, dobra. Mamy szczęście w nieszczęściu. Czemu? Bo powiedziałem, że musimy mieć ten samochód, żeby uciec do strefy. I wiesz, zdachowałem go, ale się obrócił z powrotem. Taki sprytny. Powiem ci, Dawidku, że nie jest zbyt kolorowo. Nie jest zbyt kolorowo, bo... Bo nie mam pistolecików fajnych. Mam SKS-a i mikro Uzi. Nie, i UMP. Dobra, kuj. No ja mam M416, ale mało amunicji. Trochę zazdro. Dobra, jedziemy? Tak. Idziemy do samochodu. Czekaj, tu jeszcze kibel jakiś jest. Dobra, idziemy. A, tylko... Kurde, czekaj. Patrz, ja ci tu wyrzucę, ty nie musisz wysiadać. Ja ci wyrzucę do SKS-a, se to weź. No co mi wyrzuciłeś? No, jakąś ładownicę czy coś tam. To i naciśnij, to będziesz miał obok gdzieś. Nie, nie miałem. Dobra, jedź, kierowco. Lecimy jeszcze tam na południe przeszukać te domy? No jeszcze jest czas, no. A dobra, jest dużo czasu. Nie, dawaj, no jest cholera, wiesz. Strefa jeszcze nawet... Nie no, teraz zaczęła iść. Kij wie, czy tutaj nikogo nie było. Ale nie, już powiedzi stąd się zmyć nawet jakby byli. Ups. Chociaż nie byli. O kurde! No bo ja wysiadam, Mateusz, jestem w domku. Nie widzę tego typa, jest tu jego bugi, ale ja jego nie ma. Ja się bandażuję. On był za moim domkiem jest, w kierunku SW. W kierunku S... Nie ma go! A drugi... No, musi być. Patrzę w tym kierunku. A drugi strzelał nam w plecy, czekaj. A drugi nam w plecy strzelał. Tego drugiego nie widzę. Kurna, to gdzie on uciekł, ten ziom? Nie wiem właśnie. Podejrzewam, że jest gdzieś za domem, no bo gdzie miałby być? Tu samochód. Gdzie on wydupił? Zapadł się pod ziemię? No kuźwa, no to jest niemożliwe przecież. No to chyba jest w tym domu w takim razie, do którego ty idziesz. Nie słyszę go w ogóle. Drzwi są otwarte w tym kierunku, jakby stąd przybiegł właśnie. Może samochód weźmiemy i zdupiamy. Szukamy fragów? Nie, on będzie raczej w tym domku, tu gdzie idę do niego. Bo jest zamknięty. Tu nie ma. Tu go nie ma na 100% w tym domku. No skuźwa! Ej! Nie, dobra! To co się z nim stało? Widzę. Nie, to jest... To on się musiał albo wylogować, albo go wywaliło. No stary strzelał ewidentnie za domkiem i go nie ma i wyparował gościu. Dobra, chodź już. Dupc go. No trochę to dziwne. Jakieś kuźwa. No naprawdę, no na live widzieli ludzie, no. Widzieliście czy nie? Dosłownie tu, gdzie czarny samochód. Widzisz go? To tutaj stąd strzelał i nas widział i kuźwa. No wiem. Ja jeszcze dostałem chyba w plecy od kogoś. Tak mi się wydaje.
Porwało go UFO, to jest najbardziej prawdopodobna opcja. Dupc go, no dupca, no jada, no. Co się będę. Muszę jeździć wężykiem, bo mogą w nas wdupić. Jedziemy na kosiarce. Wiesz, gdzie możesz jechać? Ja bym jechał pod gadkę. To jest chuj daleko, ale tak patrząc na kółko, to gdzieś tam będzie pewnie druga strefa. A i w ogóle tak gdzieś od trzeciej, a maksymalnie czwartej trzeba być w środku tej strefy, dopóki nie zrobi się mała wtedy na obrzeżu. Tak dobra. Obserwowałem wczoraj, co się dzieje, to tak wychodzi mi, że to dobry pomysł. Znaczy, trzeba być, no. Według mnie trzeba być. Ty, zrzut tu jest, stary. Gdzie? Po prawej. No ale leci. No leci, no. Jedziemy na niego, co? No możemy lecieć. A chcemy może z samochodu zaraz wyjść, żeby nie było nas słychać. Dobra, to wychodzimy z samochodu. No on zrzucik jest. Przykampimy sobie przy jakichś skałach może. No można, można. Czekaj, gdzie on spada? Między te drzewa? No, ja tutaj za drzewem się położę. Jakiś samochód od NWE? Czekaj, zbieram. Luneta jest, plecak. Dzięki, Dawidku. Czy to jest... Kurtkę. Muszę, ja muszę pokazać ludziom, jest snajpera. Muszę ją pierwszy raz użyć, stary. Ech. Mateuszku, muszę. To daj mi coś w takim razie, co ty tam miałeś? Ja nie, ty miałeś shotguna. Shotguna. M416 zostało tam, Mati. No chcesz to wejść sobie z tego zrzutu. To jest snajperka. AWP-a. Pierwszy raz to widzę, kurde. Dobra. Może zdupiamy z tego, od tego zrzutu. Ty, a masz amunicję do tego? Mam 55, a nie, do tego, co ja zostawiłem, to nie. Bo tam było 30 sztuk. Znaczy mam przy sobie 20 parę sztuk. Nie mamy... Dobra, kij te SKS-a wyrzucę. Jak to się nazywa ta broń, co ja mam? M24. Moc, zasięg jest elegancka. Karabin wyborowy. Proszę bardzo. Pierwszy raz z karabinem wyborowym. Tyś już miał. Miałem. Mati tam plądruje dalej. A, porządki robię. O, zbugowane. Idziemy do tego? No, idziemy do strefy. A nie do bagi? Kurde, ryzykowne. Ja bym już nie chodził w ogóle w samochodzie. Chodź, pobiegamy, Mateuszku. Nie no, ja to idę po auto, no stary, przecież ten... No to już ktoś ciula. Do ciebie? Tak. Kurwa, leżysz. No leżę. Muszę ich zobaczyć, skąd. Zza drzewa. Leżę. Kurwa! Widzę go. Ale nie wiem, za którego drzewa ten gość cię ubił. Jak masz ten kamień, to po prawej i po lewej. Aha. Nie, przepraszam, nie ten kamień. O, widzę. Dobra. Dobiegnę pod górkę, ja ich tam zastrzelę. Dostrzeli, to gdzie za chwilę nalot. Nie, spoko. No teraz już nie.
Ale nawalają. Bombardowanie, można nie powiedzieć. Nie mam na kim tej snajpery sprawdzić. Ona ma pewnie reload, kurde, co strzał, nie? A jaki to jest w ogóle karabin? M24. Nie wiem, pierwszy raz z tym oznaczeniem się spotkałem. Dobra. Bardzo wolno biegnie, bo mi się wydaje z tym karabinem. A nie kłócasz przypadkiem? Nie. On biegnie wolno, on jest ciężki. Dobra, to ja sobie idę odpalić solo. No, spoko. No to ja tutaj może powalczę. Chyba, że zaraz zginę, no. Może być jedno albo drugie. Ty, w sumie to ja ten. Mogę grać i podglądać się jednocześnie. No w sumie ta. Z użyciem najnowszej technologii Twitch TV. Dobra. 2 minuty zostały. To musimy pobiec. Pokaż, gdzie masz strefę. Strefę? Nie, strefa jest jeszcze niewidoczna. Strefa jest na za tym miasteczkiem, co jest przede mną. Muszę przez nie przebiec. Chyba jeszcze samochód tu jest. Wezmę chyba samochód. Bo kuźwa, będzie ciężko samemu biec. Bo mieć rację, że te strefy nie są losowe, tylko zaprogramowane, bo wydaje mi się, że wczoraj na takiej samej grałem. Może mi się coś pierdolło. To jest wrak. To jest wrak. O kurwa! Nie wiem skąd! No a pierdziele! Skąd w ogóle? Wiesz co się stało? On mi pierwszym strzałem wydupił szybę. I ja myślałem, że to jest od budynku, nie? Bo szyba mnie przestraszyła. A potem... Ja pierdolę. No nie wiedziałem skąd, no. Ja się obróciłem, bo ja mówię, kurwa, szyba. Ale chyba z tej snajperki i tak by się go nie zastrzelił. Nie wiem jak ona zreaguje, wiesz. A daj spokój, kurde. Dobra, dawaj tego zapro, idziemy. No dawaj.